Unijny projekt pod hasłem Klaster Turystyczny Mazury Zachodnie, który jest realizowany przez 3 samorządy, blisko 30 przedsiębiorców działających w branży turystycznej oraz przede wszystkim Stowarzyszenie ZLOT, wstępuje w kolejny etap. W jego ramach przeprowadzono konkurs na pamiątkę z Mazur Zachodnich. Teraz poznaliśmy jego laureatów. Przewodnik kulinarny, no wydawałoby się, że wiele jest książek kulinarnych na rynku, natomiast ma być on dosyć specyficzny, związany z naszym regionem, pokazujący również obiekty, które te przepisy, które będą prezentowane, jakby te wyroby serwują u siebie. I zamysł jest taki, żeby przewodnik ten kulinarny zawierał jedną stronę w postaci reklamy obiektu, a drugi właśnie przepis, który uznał po prostu, że jest akurat specyficzny i najbardziej charakterystyczny dla ich obiektu. Na turystę, który postanowi zwiedzić miejsca polecane przez kulinarny przewodnik, będzie czekał kolejny zwycięzca, który ex aequo uplasował się na pierwszym miejscu. Ciastko nie jest może wyrobem regionalnym typowo, natomiast formuła, w jakiej ona zostanie wykonana, jak najbardziej, bo ciastka te mają zawierać odpowiednie jakby oznakowania, logotypy obiektów, albo na przykład żeglugi czy muzeum, czyli turysta na przykład docierający do muzeum w Grunwaldzie będzie mógł kupić tam ciastka, które będą miały właśnie herb, prawda, czy logotyp związany akurat z tym obiektem. Dwa pozostałe miejsca na podium zajęły propozycje, które może nie mają nic wspólnego z kuchnią regionalną, ale mają również za zadanie promować Mazury Zachodnie. Wyłoniliśmy jeszcze pozostałych laureatów. Drugie miejsce z kolei zajął nasz witrażysta z Ostródy, który zaproponował witraże jako pamiątkę regionalną. I trzecie to będą pocztówki wykonane w formule kolażu. Czas pokaże, czy kulinarny przewodnik zagryzany ciastkiem reklamowym okaże się bardzo smacznym kąskiem przyciągającym turystów w malownicze tereny Mazur Zachodnich.